lepiej. Tak. Wtorek, 4 dzień lutego, witamy w poranku z Panoramą. Izabela Śledź i Anna Rabcewicz. Przebadaj śmiało ciało, by nie przegrało. Takie hasła umieściły dziewczyny z 8 LO w Lublinie. Witam serdecznie. Marta Sieńko i Patrycja Teter. A z dziewczynami przyszła do studia Alina Kojtych. Witam serdecznie panią. No właśnie, będziemy mówić o nowotworach, poważny dosyć temat, ale jesteście po raz kolejny uczestnikami ogólnopolskiego programu Mam haka na raka. Wszystko się zgadza. Dziewczyny, no młody wiek, dlaczego wy chcecie mówić jeszcze innym, mówić o raku? Chcemy wesprzeć innych ludzi, którzy są chorzy na raka, ale również sami chcemy uświadomić innych ludzi, żeby badali się, bo im wcześniejsze wykrycie raka, tym wcześniej można zareagować i wyleczyć go, bo rak to nie wyrok. Patrycja, zaczynacie od najbliższej rodziny, od tego uświadamiania, że te badania są ważne? Oczywiście zachęcamy swoich rodziców do profilaktyki, żeby się przebadali i uświadamiamy im, jak ważne jest życie i zdrowie, że nie żyją tylko dla siebie, ale również dla nas. Pani Alino, trzecia edycja, już małe podsumowanie można trzecia zrobić. Trzecia edycja w wykonaniu 8 liceum, ale w całej Polsce to już 7 edycja. Hakowicze, czyli bardzo młodzi ludzie, wykorzystują swoje pomysły, swoją energię po to, żeby działać w środowisku lokalnym, a później przenosić to na działania ogólnopolskie. Konkretnie, co zrobiliście w szkole? Stworzyliśmy fanpage'a, na którym mamy 314 polubień. Zamieszczamy tam wpisy, co robimy, co będziemy robić. To też te ulotki, tak, byście tak mogły opowiedzieć, bo to też ulotki wykonane właśnie przez uczniów. Tak, wykonaliśmy takie ulotki, opracowaliśmy hasła, rozdawaliśmy już je na zebraniach z rodzicami. Dzisiaj będziemy w społeczności lokalnej je rozdawać. Również znajomym rozdajemy, zachęcamy do profilaktyki, w przychodniach zostawiamy. No właśnie, na tych ulotkach z damasku i chłoniaka dokładne informacje, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że możemy zmagać się z chorobą. Już wspomniałaś, że dzisiaj te ulotki będziecie rozdawać. Dokładnie gdzie? 4 lutego to jest taki dzień Hakowicza. Tak, dzisiaj odbędzie się happening w naszej szkole. Będziemy rozdawać właśnie ulotki na terenie szkoły w pobliskich sklepach. Tak, między innymi w Lidlu. Stokrotka, żałujemy, że Biedronka odmówiła współpracy. Dobrze. Jak jesteście odbierani, powiedz Marta? Trafiacie z ulotkami, dajecie ludziom, bo tak, najbliższa rodzina, no to wie, dobrze, już pójdziemy na te badania. Ale chociażby też wasi rówieśnicy. Myślę, że nasi rówieśnicy również nas wspierają i także zachęcają innych do właśnie do badań i także no, wspomagają naszą akcję. Pani Alino, do tej pory ja powiedziałam trzecia edycja, konkretne działania. Jeszcze jakbyśmy mogły powiedzieć, co w ramach tej akcji Mam haka na raka działo się w 8 liceum, trzeba dodać imienia Zofii Naukowskiej. Tak, więc została zorganizowana akcja plakatowa informująca o nowotworze, z którym w tym roku walczą hakowicze, czyli o chłoniaku. Zostały opracowane ulotki, tak jak dziewczyny powiedziały, rozdane już dosyć dużej liczbie osób. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy happening, w ramach którego przedstawimy fragmenty wypowiedzi ludzi, którzy zetknęli się z chorobą nowotworową. Są to fragmenty z for internetowych, jest też wywiad z osobą chorą na nowotwór, która już właściwie tę walkę z nowotworem zwycięską ma za sobą. Przygotowaliśmy prezentację edukacyjną, mały quiz dla publiczności i takie krótkie filmiki, które ostrzegają przed głównymi czynnikami ryzyka, głównie paleniem papierosów. Idea szczytna. Jak pani odbiera, co zmienia się w świadomości tych młodych ludzi, chociażby przez taki kontakt z osobą, która zmaga się z rakiem? Młodzi ludzie mogą się zetknąć z takim realnym problemem i przede wszystkim zobaczyć, w jak różny sposób ludzie radzą sobie z tym problemem i przez te swoje doświadczenia, na razie poprzez kontakty z innymi osobami, myślę, że później lepiej poradzą sobie w takim już przy takim zetknięciu z rzeczywistym zagrożeniem. Poza tym młodzi ludzie też poznają, jak konstruuje się taką kampanię społecznościową, co można wykorzystać w różnych obszarach życia. Dziewczyny, no właśnie, kampania społecznościowa. A co w przyszłości? Jakie plany? Chociażby już takie doświadczenie przy chociażby takich akcjach, ale czy właśnie może z tym wierzycie swoją przyszłość? Znaczy się pewnie tak, pewnie będziemy coś dalej działać, bo to naprawdę warto w takie coś zaangażować się i wspierać ludzi, którzy no niestety są chorzy, ale trzeba być w dobrej myśli, że
Rak to nie wyrok. Dziewczyny, powiedzcie, w waszej szkole to jest duża grupa uczniów zaangażowanych w ten akurat projekt? Docelowo jest taka grupa pięcioosobowa, ale... To nieduże, można by powiedzieć. Tak, ale włącza się nasza klasa, również młodsi rówieśnicy pomagają nam, nie jesteśmy w tym samym. Inne nauczyciele. Szkoły też uczestniczą w Lublinie w tym programie? Tak, uczestniczą właśnie też inne, ale też zapraszają nas, na przykład mamy zaproszenie do 10. gimnazjum w Lublinie. Czyli żeby nieco młodszym też o tej akcji powiedzieć. Pani Elino, a jak jest właśnie z różnymi projektami, z zachęcaniem uczniów do włączania się w różne akcje społeczne? Nie tylko mam haka na raka. Tak, młodzież bardzo chętnie angażuje się. I jeśli chodzi o Mam Haka na Raka, to dosyć szybko ten zespół powstał, ale na terenie naszej szkoły odbywa się bardzo wiele akcji. Młodzież może realizować się w różnych obszarach, może realizować swoje zdolności artystyczne, może działać społecznie na rzecz innych, działa bardzo prężnie wolontariat. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej szkoły. Proszę bardzo, dla Izy i dla mieszkańców te ulotki będą. 8 było dzisiaj gościem poranka. Bardzo dziękujemy. No i powoli kończymy poranek z panoramą 4 lutego. Zapraszamy na nasze kolejne programy i także na jutro. I miłego dnia życzymy, a zwłaszcza na mieszkańcom południowego regionu.